Czas na prognozę pogody. Adam Giza, witam i zapraszam. W niedzielę Polska pozostanie pod wpływem przemieszczających się z północnego zachodu chłodnych frontów atmosferycznych powiązanych z niżem znad Szwecji. Frontowa strefa opadów deszczu początkowo zaznaczy się na Pomorzu, a w drugiej części dnia zacznie oddziaływać również na wschodzie i południu kraju. Tu można spodziewać się lokalnych burz. Najmniejsze prawdopodobieństwo opadów prognozowane jest na Podkarpaciu. Przeważająca część Polski pozostanie w ustępującej, ciepłej masie powietrza napływającej z południa kontynentu. Po przejściu frontu nad województwa północne i województwa zachodnie zacznie napływać wyraźnie chłodniejsze powietrze z nad północnego Atlantyku. Ciśnienie atmosferyczne przed frontem będzie spadać, a po jego przejściu zacznie szybko wzrastać. W Warszawie wczesnym popołudniem barometry wskażą 991 hektopaskali. Wiatr będzie wiał z kierunków zachodnich słabo, umiarkowanie, a na Pomorzu i w województwach południowo-wschodnich dość silnie. Biometr wszędzie niekorzystny. Teraz to wszystko, do usłyszenia.